Dzisiaj z boiska przenieśliśmy się na ring do Legia Fight Club. No i naszym gościem w wywiadzie na 100 będzie wcześniej wybitny zawodnik, dzisiaj trener, jeszcze niedawno wielki miłośnik Elio Pinto. Zapraszamy. Czy jest tu jakiś cwaniak? Nie ma cwaniaka, ale jest Krzysztof Kosedowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolejny gość wywiadu na 100. A propos tego cwaniaka, panu nie przeszkadza trochę to... Panu? Nie odzwyczaję się. Nie przeszkadza ci to, że ten cwaniak jest jednak kojarzony z Krzysztofem Kosedowskim trochę bardziej na ulicy niż z boksem? Nie, absolutnie nie. Jest to rzeczą normalną, że młodsi i moi koledzy i koleżanki bardziej kojarzą mnie właśnie z tego filmu Chłopaki nie płaczą, niż z tego, kiedy ja boksowałem, bo to rzecz wiadomo, parę lat temu już minęło od czasu, kiedy skończyłem boksowanie, a Chłopaki nie płaczą raz na jakiś czas, gdzieś tam telewizja to puszcza i gdzieś to cały czas w górze lata. Zwłaszcza, że to jest taki kluczowa scena, powiedzmy, w tym filmie. Jak tak sobie przeglądałem CV, no to już po tej Wiśle, po Stoczniowcu, po Legii, ono jest bardzo mocne, bo jest Chłopaki nie płaczą, jest teledysk z Kubasa. Nie mam, tak, dokładnie, Nie mam dla ciebie miłości, bardzo ładny tytuł, jest M jak miłość. Skąd takie parcie na szkło? Zaraz. Pominąłem coś. Trochę mi się to nie podoba, to znaczy skąd takie parcie, to nie ja dzwoniłem do nich, tylko oni dzwonili do mnie. Okay. To jest taka różnica. Ja nie stałem na Chełmskiej i nie prosiłem się o to, żebym wystąpił w Chłopakach nie płaczą, żebym nie wystąpił w M jak miłość, czy w Sztosie 2, o którym nie wspomniałeś, a tutaj trzeba też powiedzieć, tak. Przepraszam bardzo. To nie ja dzwoniłem do producenta, tylko oni do mnie zadzwonili z taką propozycją, że jest taka potrzeba, powiedzmy, mojej twarzy, czy mojej osoby zagrania w tym filmie i myślę, że głupio byłoby nie odmówić. I cieszę się, że mogłem zaistnieć właśnie w tych trzech filmach, czy w teledysku z Kubasa. Podobało mi się to wszystko i jest fajnie. To, że byłeś na igrzyskach w tym 1980 roku, każdy wie, o medalu każdy wie, tylko że niewiele osób to pamięta, dokładnie te walki. Pytanie teraz, jak te igrzyska, całe te zawody sportowe wyglądały i sportowo, i około sportowo wtedy, w 80 roku? Od wewnątrz. Żona dzwoni. Żona poczeka, żona wie, że to jest. Jest taka sytuacja, że mój starszy brat Leszek był w Montrealu na olimpiadzie. I zdobył też brązowy medal. Kiedy pamiętam, jak przyjechał po powrocie, zaczął opowiadać, jak tam było, co, jak to się wszystko działo, jak to wszystko wyglądało. Więc dotykałem to tylko wzrokiem i słuchem, prawda? Bardziej słuchem jak wzrokiem. Znaczy, Leszka opowiadania, ja sobie starałem wyobrazić, jak to wioska wygląda, jak wygląda dyskoteka wiosenpińskiej, stołówka, obiekty, wiadomo, że widzieliśmy to w telewizji. I jakaś taka moja wyobraźnia była. Natomiast kiedy pojechałem do Moskwy, to była całkiem inna olimpiada, bo to był taki trochę inny czas dla świata, troszeczkę zimnej wojny. Część państw nie przyjechała na tę olimpiadę, jakiś bojkot wielki, nie jakiś bojkot przez kilkanaście państw zachodnich, więc ta olimpiada troszeczkę miała takie też trochę takie podteksty, no ale no, my jako sportowcy nie mieliśmy na to wpływu żadnego. Robiliśmy co do nas należy, nie było tak może do końca cudownie w wiosce olimpijskiej, jak to było w Montrealu, czy było w Monachium, czy w Meksyku i Tokio i tak dalej. A łatwo było się odłączyć od tego, co było właśnie tam na zewnątrz i skupić się na tym sporcie? Już absolutnie, absolutnie, jak najbardziej. Ja myślałem, że tak musi być. Ja wtedy miałem 19 lat, więc dla mnie to było absolutnie wielkim szokiem, zobacząc tylu wspaniałych sportowców w jednym skupisku. Chociażby ja już nie patrząc na sportowców innych państw, prawda? Będąc w naszej ekipie, pani Szywińska, pan Kozakiewicz, Jacek Pszczoła, absolutnie wielkie gwiazdy, tuzy światowego formatu i wiele innych dyscyplin, wiele innych wielkich sportowców w naszej ekipie, więc to było też dla mnie takie wielkie. Ja nie patrzyłem się absolutnie na tych innych gości, którzy przyjechali z zewnątrz, tylko już bycie moje w towarzystwie tak wielkich
gwiazd polskiego sportu. Dla mnie to było jakimś wielkim, absolutnie mega zaszczytem. Mhm. A wtedy, kiedy turniej szedł do przodu, kolejne pojedynki wygrywałeś, ta presja narastała. Co działo się w głowie takiego 19-letniego człowieka, który nagle znalazł się obok tych wszystkich gwiazd i sam się stał gwiazdą? Kochany, co ja mogę pomyśleć? W pierwszej walce boksowałem, chyba miałem najtrudniejszą walkę, bo wpadłem od razu na mistrza olimpijskiego z Montrealu. Więc troszeczkę tak jakbym, gdybym przegrał tą walkę, myślę, że nikt w ekipie, nikt z trenerów i z kolegów nie miałby do mnie pretensji. Przegrałem z wielkim mistrzem, który przyjechał obronić ten tytuł mistrza olimpijskiego. Nie ukrywam, że coś wiedziałem na ten temat. Wiedziałem tylko to, że jest mańkutem i że jest świetnym bokserem. No i to wszystko wiedziałem. Natomiast kiedy doszło do samej konfrontacji, jakoś poszło. Jakoś poszło. Jakoś poszło, mimo to, że w pierwszym rundzie razem praktycznie z gongiem byłem liczony ze strony prawego sierpa, boksował z prawej rączki, taki troszeczkę ta lewa ręka moja za nisko była opuszczona ze strony prawego sierpa, ale tak jak szybko dostałem, tak szybko wstałem, sędzia odliczył do 8 i dalej boksowaliśmy, raptem był gong. Trenerzy Andrzej Gmitruk i Czesław Ptak i nieżyjący już dzisiaj pan Michał Szczepan spokojnie do tego podeszli, powiedzieli, że całkiem fajnie to wszystko wygląda, żebym bardziej schodził od tej ręki mocniejszej, żebym robił to, co do tej pory robiłem, żebym się nie zapomniał z tą końcówką i wygrałem 4-1 tą walkę. I co było wielką niespodzianką nie tylko dla mnie, ale myślę, że dla takiego małego świata tego bokserskiego, co tam byliśmy, bo moi koledzy też byli troszeczkę mile zaskoczeni i bardzo zdziwieni i oczywiście pozytywnie zaskoczeni. Mhm. Jeśli chodzi o właśnie samą tą pozycję 19-latka, pan faworytem nie był. Nie. W ogóle, więc nie. Jak się czuł, kiedy tam pojechał i nagle ten medal jednak zdobył, bo pan mówi o tym pierwszym pojedynku, potem jeszcze kilka ich było, chociażby ten ćwierćfinał, który był szokujący, te ostatnie pół minuty, prawda? Tak, te ostatnie pół minuty troszeczkę, zawsze się mówi, że miałem farta, ja mówię, że miałem trochę szczęścia, bo jak się nie ma szczęścia, to sprzyja lepszym. Szczęście, tak, uparło się, że szczęście sprzyja lepszym, ale zakładając to, że faktycznie te 30-40 sekund do końca miałem bardzo poważnie rozcięty łuk brzuchowy i sędzia, który moim zdaniem chyba zasłużył na Oscara, zachowując się trzymając zimną krew, spojrzał na zegar był nad nami. Były tak odliczone takie słupeczki, 10 sekund, prawda, i zobacz, że tam jest końcóweczka. A kiedy sędzia jest w ringu, przecież widzi, czuje, prawda, kto jest lepszy, kto prowadzi i tak dalej. Pewnie też mógł sobie skojarzyć to, że ja właśnie wygrałem tą pierwszą walkę z Kujongzo, z mistrzem olimpijskim z Montrealu, więc myślę, że to też w jakiś sposób pomogło i pozwoli mi dokończyć z tym mocno rozwalonym łukiem brwiowym, bo myślę, że gdyby to była pierwsza runda, na 100% by to przerwał. Absolutnie nie miałby, nikt by nie miał do niego pretensji, a tym bardziej kontuzja. Robiłem wszystko, co mogłem, ale przez kontuzję przegrałem, prawda? Ale był na tyle elegancki, na tyle był taki po prostu... Ten sędzia, jak to się mówi, miał jaja i pozwolił mi dokończyć tą walkę. I ta walka zakończyła się moim zwycięstwem i oczywiście walce o finał już lekarze mnie nie dopuszczono, bo wiadomo, miałem 12 szwów szytych od razu, jak to się mówi, na gorąco i sen o walce o finał poszedł gdzieś tam. Jest, tak. Ale byłem szczęśliwy, absolutnie nie będę ukrywał, że byłem zawiedziony, byłem mega szczęśliwy. Co tu szukiwać? Byłem mega szczęśliwy, aczkolwiek tak naprawdę, że zdobyłem ten medal, dopiero poczułem to, jak już wróciliśmy do Polski, jak już tutaj koledzy, jak już Legia, jak już byliśmy tu na swoim terenie, absolutnie, potem wracając do domu, do matki, do ojca, bracia, siostry moje, to więc tak czułem dopiero to takie ciepło. Wartość tego medalu dopiero poczułem po czasie, nie tego dnia. Medal jest fajnie, tak dalej sobie mówię, no co mój brat, bo w Montrealu teraz ja jestem, prawda? Tak jakoś odniosłem, mega szczęśliwy bym, ale to nie, dzisiaj dopiero potrafię się z tego medalu cieszyć po latach, niż wtedy tego samego dnia. Czyli luźno, bez sodówki żadnej było. Ja myślę, że gdzieś tam taki odjazd był, bo to jest nieprawdopodobne, tak? No bo to... Kolego, miałem 19-20 lat, przyjechałem do Warszawy, przyjechałem z małego miasteczka, co prawda boksowałem wcześniej w Stoczniowcu. Czyli działo się? No gdzieś tam myślę, że w jakiś sposób to tam samo siebie wyszło, bo tu wygrałem, tam wygrałem, tu ten medal, tu jakaś tam coś w prasie napisali i tak dalej. Gdzieś tam, gdybym powiedział, że czegoś takiego nie było, to bym był chyba nieszczery. Mhm.
Ale myślę, że to było i nie ukrywam tego, że to było i gdzieś tam wiem, że dostałem takiego fajnego kopa od przyjaciela i też z scenerem Henrykiem Niedźwieckim pogadaliśmy sobie o tym też w cztery oczy. I takie rozmowy, taki kop od Kazika Szczerby, przyjaciela mojego, dobrze dało, oczywiście jak najbardziej i chylę ich czoła przed panem Heniem i przed Kazikiem, że w takim ważnym momencie powiedzieli, słuchaj, odkręć troszeczkę tą śrubkę, bo tak, ale człowiek myślał, że świat leżył, nie Warszawa leżył nad Wisłą, tylko jest swoich stóp, myślał, że wszystko mu wolno, prawda, wychodzi. Nie chciałem do tego wracać, ale no, ja wiem, może ktoś się teraz z tego będzie śmiał, wygłupiał i tak dalej, ale... Śmieją się ze wszystkiego, nie oszukujmy się. To jest tak, dzisiaj jest, można z wszystkiego się śmiać i z każdego, ale jakby tak na swoje usprawiedliwienie, no nie wytrzymałem tego ciśnienia, no bo zaproszeni potem byliśmy do premiera, to spotkanie jedno, to spotkanie drugie, to gdzie nie wszedłem, czy do kawiarni, czy do tego, to każdy się spojrzał. No jakoś taki, ten okres taki olimpijski był taki ciekawy, bo to wiadomo, ludzie żyli, ludzie, tak aż smutno było wtedy w Polsce, nic nie było, to te sukcesy polskich sportowców były taką słodyczą dla każdego Polaka. Każdy najmniejszy sukces polskiego sportowca, nie tylko sportowca jakiegoś Polaka gdzieś tam za granicą, odnosił się takim szerokim echem w Polsce. Bo za dużo takich momentów wtedy nie było, było ponuro w tej Warszawie, w tej Polsce, było smutno, w sklepach nic nie było. I to tak jakoś tak wydawało. Ale w głowie nie było wtedy. Ale w głowie, no ale miałem dopiero 19 lat, więc dzisiaj jak ktoś, młody chłopak przyjeżdża z mojego miasta do metropolii, do stolicy i jeszcze boksuje w najlepszym klubie w Polsce, i wygrywa wszystko po drodze, co jest do wygrania. Zostaje mistrzem Polski z kolegami, z takimi nazwiskami jak Raubo, Przybylski, Wawrzyniak, Gajda, Szczerba, Kozłowski, Petrych. I do tego doszedłem ja, Gortat wspomnę jeszcze. Kurka wodna, no to gdzieś tam, no przyznaję się do tego, że gdzieś tam taki jakiś mały odjazd był. Ale była jakaś ostra sprawa, mocna afera? Nie, dymu nie było, absolutnie. No to przecież nie jestem na takiej zasadzie, że gdzieś wchodzę do kościoła, drzwi otwieram, panowie, zaraz, proszę księdza, dzisiaj ja prowadzę mszenie ksiądz. No nie, ludzie, no dajcie sobie spokój. Ale gdzieś tam, no dobra, dajmy spokój. Zszedłem szybko na ziemię po rozmowach z trenerem Henrykiem Niedźwieckim i Kazik Szczerba też tam lekkiego kuksańca na boku gdzieś tam sprowadził mnie i było wszystko fajnie. To było tak naprawdę chwilę po tym, jak przyszedłeś do Legii. To miało w ogóle jakikolwiek wpływ? Kochany, ja do Legii przyszedłem 2 kwietnia 79 roku, tak jest. A za rok i 3 miesiące zdobyłem medal na olimpiadzie. No to był krótki okres, bardzo krótki. Ale pytanie, czy to miało jakiś wpływ znaczący? Ja nie wiem. Nie, myślę, że nie. Myślę, że to wszystko całość, że taki jestem, powiedzmy, no gdzieś tam zasraniec pojechał, przywiózł medal i tak gdzieś to tak było. No. Okej, okay. Czyli ta zmiana, no, wtedy Legia była najlepsza w Polsce, tak jak... Legia nadal jest najlepsza. No, bokserka. Po co takie pytanie? No, kolego, po co pytanie? Kolega, no po co takie pytanie? To takie oczywiste, nie? Legia była, jest i będzie najlepsza. Mój okay. kolega, przyjaciel Marek, z którym biegam, zawsze mówi, jak się wita ze mną, to dzisiaj też pamięta, Legia to potęga. Ja mówię, Maruś, Legia to potęga, to jest prawda. W Tczewie już wcześniej też tak mówiłeś, czy dopiero jak tutaj przyszedłeś? Nie. To by był, wiesz, to byłby żart i kłamstwo z mojej strony, żebym powiedział, że będąc w Legii, czy będąc w Tczewie, czy w Stoczniach Gdańskich, już myślałem o Legii. Absolutnie o Legii wtedy człowiek nie myślał i cieszy się tam, gdzie jest i cieszy się to, co robi. Okej, okay, to podpisanie papierów z Legią, powiedzmy, z klubem wojskowym. Czym takim było? Po roku czasu chyba. Dobrze pamiętam, tak, ten Gmituk na ławeczce tutaj przed naszą salą, tutaj właśnie trenowaliśmy, gdzie stadion. Podczas treningu powiedział, że czy jestem w stanie posiedzieć 15 minut dłużej i chciałby ze mną porozmawiać. Nie ukrywam, że trochę się przestraszyłem, o co tu chodzi, bo tak raptem tam podchodzimy, słuchaj, 15 minut po treningu porozmawiamy sobie, no oczywiście tak, ale kurka, o co tu chodzi, prawda? Aha. Może co zrobiłem, czego nie pamiętam. Mam to szczęście, że nigdy nie piłem wódki i znaczy się, nie piłem wódki, no powiedzmy tak. Nigdy to nie mów nigdy, natomiast nie piłem wódki, o, to tak można powiedzieć.
mówi, kurka wodna, przecież wódki nie piłem, nigdzie nie byłem i tak dalej, pogadać, może coś się stało. No ale oczywiście trenerowi, trener prosi na taką rozmowę. Usiedli się na ławce i rozmowa trwała 30 sekund. Mówi krótko, czy nie zostałbyś z nami tutaj na zawodowego, mamy dla ciebie etat, chcielibyśmy, żebyś został tu wojskowym w Legii i żebyś tutaj karierę, jak to się mówi, dalej kontynuował na naszym klubie, bo za pół roku kończy ci się służba wojskowa, za rok i trzeba będzie jechać do Stecznica, prawda? Albo gdzieś do innego klubu sobie pojedzie. A ja nie stąd nie zawołam, spojrzałem na ten Agmituka, nie ukrywam, że ciarki po plecach przeszły, ciepło się zrobiło, miło było, kurka wodna, Legia Warszawa, no szansa taka, może się już drugi raz nie zdarzyć, prawda? Ale Andrzej Gmituk był na tyle elegancki, zresztą zawsze był, jest i będzie eleganckim trenerem i takim opiekunem i powiedział, spokojnie Krzysztof, nie musisz dzisiaj odpowiadać, my chcemy z tobą zrobić taki deal, żeby podpisać tutaj w klubie, też o tym głośno mówią i moja propozycja i trenera Henryka Niedźwieckiego i trenerów pozostałych też jest taka pozytywna na twój temat, że chcielibyśmy, żebyś to kontynuował naszą karierę tutaj, swoją karierę w naszym klubie. Dali mi tydzień do namysłu, ja oczywiście zadzwoniłem do ojca, skontaktowałem się z bratem, z Leszkiem, Leszek powiedział, ze starszym bratem Leszkiem, oczywiście Leszek powiedział, że byłbym głupi, gdybym z tego nie skorzystał. Ojciec powiedział, synu, takiej szansy już drugi raz możesz nie mieć, więc nie czekaliśmy tydzień czasu, tylko na następny dzień po tych telefonach wróciłem do pana trenera, jak mi tylko na sali, bo pytałem, że zdecydowałem, zostanę w Legii na, jak to się mówi, na zawsze. No i to dosłownie na zawsze. Na zawsze, bo to już jest, stąd się nie wychodzi. Tu jak się zostaje, to już taka, to jest narkotyk. Legia to jest narkotyk, to jest taka kokaina, pozytywna kokaina, że daj Boże zdrowie. No. Wtedy kontakty z zawodnikami z innych sekcji, czy to piłkarzami, czy... A to jest, to nie ma porównania, to bo wtedy była jedna wielka rodzina, to właśnie, absolutnie to było... Właśnie o to mi chodzi, tych sekcji było z 20 chyba wtedy, nie? 17 na pewno. Aha. 17-20. To było absolutnie ktoś, kto tego nie dotknął. A jak my opowiadamy, jak to kiedyś wyglądało tutaj na Starej Legii, na Starym Stadionie, czy to kiedyś wróci... Trudno mi powiedzieć. Myślę, że tutaj włodarze tego klubu robią wszystko, żeby te sekcje jak to się mówi... Odrestaurować, tak? No, odbudować, żeby to wszystko, ale my wszystko gdzieś tam jesteśmy porzucani, prawda? Porównując tamte czasy do tych, to nie ma, to jest po prostu... Dzisiaj to jest tak, powiedzmy, wisienka gdzieś tam w takim głębokim złotku, trzeba to głęboko odkręcać, prawda? W tym. A tamto mieliśmy to na dotknięcie ręki. Siedzieliśmy u pani Zosi w tym bufecie, słynnym bufecie, gdzie tam była absolutnie mega zabawa. Przychodzili piłkarze, przychodzili koszykarze, przychodzili siatkarze, przychodzili zapłatnicy, przychodzili ciężarowcy. I my po prostu się znaliśmy jak jedna naprawdę wielka rodzina. Aha. To była prawdziwa Legia. To była prawdziwa Legia, gdzie ja wtedy będąc kawalerem, potem mój brat młodszy przyjechał dalej też do Legii Warszawa, został w wojsku też tutaj, boksował. I my siedzieliśmy tu całymi dniami. To był nasz dom. My mieliśmy swoje tam, gdzie mieszkać, gdzie spać, ale nam tu było dobrze. My tu jedliśmy, my tu spaliśmy, my tu chodziliśmy. Wszyscy nas znali, my wszystkich znaliśmy. Wiedzieliśmy, że tu nam się krzywda nie stanie. My komuś krzywdy też nie robiliśmy. Przecież było absolutnie... Wychodziliśmy tutaj z mroku. Przychodziliśmy, jak było widno i wychodziliśmy stąd o zmroku. To było tak fajnie, to była taka fajna mi atmosfera, czy do południa, czy po południe, tu zawsze coś się działo, tu zawsze było miło, tu zawsze wielkiego sportowca mogę spotkać, albo do południa, albo po południu, albo rano i wieczorem tych samych, albo inni przychodzili. Naprawdę to był taki przemiał wielkich sportowców, absolutnie to była mega. Jeszcze wrócę na chwilę do kariery, a konkretnie do wzrostu, bo u nas był Krzysztof Dowhań, trener bramkarzy Legii, mówił, że w karierze zawodowej przeszkodził mu właśnie wzrost. Słyszałem Krzysztofa, jak to właśnie opowiadał. W ogóle każdy wywiad nas to słucham i... O, to bardzo, bardzo miło. No, to jest mój... Tak, trzeba to słuchać i wszystko, co jest związane z Legią, czy obok Legii, trzeba to... samemu to śledzić, takie. To bardzo fajnie. W takim razie pytanie, ten wzrost nie przeszkodził trochę tobie? Albo inaczej, nie przeszkodził. Więc jak to się stało, że nie przeszkodził? Bo bokserzy zazwyczaj są tacy. Tak, są tacy, ale musimy pamiętać, kolego sympatyczny, że u nas są tacy, ale też są i tacy, prawda?
ja na swoją kategorię wagową, 57 kg, na swój wzrost byłem taki normalny. Aha. Czasami było tak, że byłem nawet wyższy od swoich przeciwników, ale ja lubiłem być wyższy, bo jak miałem niższego, to wiedziałem, że jest taki niski, prawda, i ma takie skały. Aha. To jak widziałem takiego na wadze, to już się cieszyłem, że to taki raczej, jak mnie nie trafi, to mnie nie trafi, to sam wyleci z ringu. Bo to tak. No tak lubiłem właśnie boksować z takimi fighterami, natomiast jak widziałem takiego szczuplaka jak ja, a jeszcze jak był wyższy ode mnie, to mówię, o kurka, bo na ten to musi być chłopak taki lisek, bo aha, ja też tam w ringu byłem takim małym liskiem, natomiast do takich zawodników, którzy wywracają runda po rundzie przeciwnika, to raczej nie należałem. Okej, a jeśli chodzi o piłkarzy, o których teraz chwilę mówiliśmy, był jakiś czas, to było 2 lata temu, rok temu, z trenerem Magierą w każdym razie był trening. Tak, mieliśmy trening, super, fajnie. Dawali radę? Tak, oni w ogóle pierwszy raz byli zdziwieni, ja też w ogóle byłem zdziwiony, że Jacek do mnie zadzwonił, że takie coś zrobiliśmy. Aha. Fajnie to było, zrobiliśmy to na Fortach Bema. I to było dla nich absolutnie mega doświadczenie, po raz pierwszy coś takiego robili, takie ćwiczenia. Niektóre na pewno były pierwszy raz ćwiczenia, bo wiadomo, jak sport, rozrywka, to te ćwiczenia się tam powtarzają, czy w tej dyscyplinie, czy w tej, prawda? Mm. Ale my zrobiliśmy stricte pod taki boks, to już po rozrywce mieli chłopaki dosyć. Potem troszeczkę rękawice, potem skakanki, potem gdzieś tam jakieś uderzenia w ten worek, czy partner z partnerem między sobą. Każdy chciał pokazać, jak najlepszy siebie jest, to nie, to wtedy bym skłamał, że pękali. Dawali siebie jeszcze więcej niż powinni, aż czasami się bałem, że to troszeczkę może przerosnąć ich i gdzieś tam w jakiś sposób sobie jakąś mogą krzywdę niechcąco zrobić. Nie, tak nie było, nie. Natomiast dzisiaj do mnie Czarek Kucharski przychodzi na zajęcia, swego czasu przecież ja jeszcze grał tutaj, Maciek Iwański w Legii przychodzi do mnie na zajęcia. To jest trening, Wiktor Boba, kustosz Legii Warszawa, do dzisiaj chodzi, absolutnie jest to zawodnik topowy mój Mańkut i Maciek Iwański, tu rękawica, proszę bardzo. No nie jest lipa, to są zdjęcia na Fortabema. Piotrek Wodarczyk chodził na zajęcia. Tomek Kiełbowicz się po prostu aż pali do tego, żeby przyjść na salę. Wow. Ale tak, Tomek ma teraz dużo pracy, że faktycznie gdzieś tam musimy jeszcze znaleźć chwilę poczekać. Żewak, aczkolwiek się tutaj też odżegnuje, że znajdzie chwilę wolnego czasu i przyjdzie. Także to oni tam, to nie są. A z obecnej Legii ktoś był? Nie, w tej chwili nie. Mateusz Szwo chodził do mego kolegi na zajęcia. O, tutaj czasami na boisku wydaje się, że tam lekko. Czasami oni grają na to, na zwłokę, na karne, na faul i tak dalej. To wiadomo, że tak troszeczkę taka niby zagranie taktyczne, niektórzy to mówią, prawda? Ale tam w ringu tutaj Maciek też pokazywał, że to nie pęka, bo boksował się z takimi moimi kolegami i tu kurka wodna nie pęka. A Elio Pinto to jakby się tutaj pojawił, bo to jest chyba twój. Musiałem. Za karę chyba to powiedział. Ale ulubiony zawodnik, nie? No bardzo. No chłopak wyszkalony, no tak, tylko nie chciał grać, nie umierał dla Legii. No dla Legii trzeba umierać. No. Dla Legii to trzeba umierać tutaj, grać i trzeba mieć. Jak nie mam czegoś, to muszę dorabiać ambicją i formą walki, aha, prawda? A on miał coś, ale on nie chciał, on myślał, że jak jest Helio Pinto, to może wszystko. Ale tak naprawdę dzisiaj jest Helio Pinto. Kto to jest Helio Pinto? No właśnie. Fajna, atrakcyjna żona i to wszystko, no. No tak, no sorry. Jedyny atut, tak? Jedyny atut to, że miał fajną żonę, że jak tam przychodziła tam w towarzystwie tych małżonek czy narzeczonych naszych piłkarzy, to była jedna z ładniejszych, no nie oszukujmy się. Okej, a w takim razie już pomijamy tego Pinto, zostawmy chłopaka, ale jak było z tymi piłkarzami, jeśli chodzi o, to znaczy jakby było, gdyby mieli aplikowane takie treningi jak tutaj, bo kiedyś fajnie powiedziałeś w wywiadzie, że piłkarzom Legii nie brakuje ptasiego mleczka, mają wszystko. To jest trochę błąd, że mają aż za dobrze? Nie mogę tego powiedzieć, że to jest dobrze. Jak to mam, to powinni to jeszcze więcej od siebie dać, prawda? Aha. Ja to tak odebrałem. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale no, mówisz to przez zazdrość, prawda? Nie, ja wybrałem sobie taką dyscyplinę, kolega wybrał taki fach, kolega od kamery ma taki fach i nie możemy niczego, bo każdy ma gdzieś tam w swoim momencie, gdzieś tam są te drogi. Ktoś idzie na drogę piłkarską, ktoś idzie na drogę dziennikarską, ktoś idzie na drogę bokserską, ktoś chce być strażakiem, a ktoś chce być lekarzem, prawda? Jasne. Nikt nikomu nie może zarzucać. Każdy będąc brzdącym miał swoje szanse i każdy grał w piłkę. Proszę, grałeś w piłkę, mając 10-8 lat? Kolega grał w piłkę? Kiwa głową, że tak, czyli wszyscy graliśmy w piłkę. No niestety, no tak jest prawda.
Niczego nie wolno im zazdrościć. Trzymają dobrze. Powinni mieć wszystko. Aha. Tylko ale powinni z tego lepiej korzystać, tak? Powinni zostawiać więcej serca na. No bo jest. W takim razie, jeśli tego ptasiego mleczka nie brakuje, to i tak wszyscy ci bokserzy, powiedzmy, związani z Legią, ale nie tylko, bo ty wiadomo Legia, Andrzej Fonfara wiadomo Legia, Szpilka to jest Wisła, Proxa to jest GKS Katowice, Adamek chyba coś miał związek z Podbeskidziem. Coś w tym jest, że bokserów ciągnie do piłki, czy to jest przypadek? Nie ciągnie nas, nie, to nie jest przypadek, bo każdy z nas, z maluchów, mając 7, 8, 9 lat, co robił? Grał w piłkę od rana do wieczora. Od zmierzchu do wieczora matka woła obiad, dobra, obiad nieważne, bo tu jeszcze trzeba dokończyć jedną bramkę, trzeba strzelić, czy trzeba ten mecz dokończyć, bo druga drużyna czeka. Wszyscy graliśmy w piłkę, albo bawiliśmy się w kapsle, takie były zabawy, prawda, albo graliśmy w palanta, takie to były czasy, wszyscy grali w piłkę, bo to było najłatwiejsze i najtańsze sport w tej chwili. Kawał piłkę, jeden kolega był najbogatszy na podwórku, miał piłkę, albo że był najsłabszy, to musiał grać, bo miał piłkę, prawda, tak to było, a my gdzieś tam graliśmy. Powiem tak, my bokserzy, aha, potrafimy grać w piłkę, potrafimy grać w kosza, bo to są takie u nas sporty rozrzewkowe od początku, gdzieś tam zaczynaliśmy zawsze tak rozrzewkę, trochę w kosza, trochę w piłkę i nie ma tak, że my nie potrafimy grać. Potrafimy grać i mógłbym teraz wymienić kilku chłopaków, którzy naprawdę w piłeczkę fajnie grali i nie mówię, że w tej chwili by grali gdzieś tam w pierwszych ligach, prawda? Aha. Ale chłopaki, Tomek Adamek, wcześniej wspomniany, naprawdę w piłkę grał absolutnie mega grał w piłkę. Okay. No, dużo chłopaków. Z pracy nóg, nie? To może tak, super, ale w ogóle chłopacy bardzo dobrze grali w piłkę. Tutaj w Legii też Henik Petyk dobrze grał, Janusz Górta dobrze grał w Legii. Aha. Pamiętam, my w ogóle wszyscy gdzieś na obozach jechaliśmy tam czy tam, to absolutnie. Albo kosza graliśmy dobrze, albo tylko kosza graliśmy troszeczkę takiego mocnego, prawda? Trochę na fauli, a dalej, trochę się przewrócić, poszarpać. Ale w piłkę to już była taka fajna gra. Okej, okay. Z tą piłkarską Legią najbardziej skojarzony Andrzej, bez wątpienia Fonfara. To jest dobry taki przedstawiciel i Warszawy, i Legii w skali światowej, odpowiedni, bo wiadomo, jako widz czy laik mogę oceniać, że tak, ale tutaj mam fachowca, więc pytanie. Myślę, że tak. Andrzej jest rozpoznawany nie tylko w Polsce. No jest bo jak znany, albo wygrywa, albo przegrywa, to zawsze Legii widać na ten, zawsze pokazuje Elkę. Ten znak, ten magiczny znak już jest znany praktycznie niemalże od wszędzie, naprawdę, już nie chciałem powiedzieć w całym świecie, prawda, ale wszyscy co kojarzą sport i a szczególnie w Polsce, komuś się pokaże coś takiego, taka, że wie, że to jest Legia Warszawa. Ja też mam u siebie na Fortach Bema, gdzie prowadzimy zajęcia, gdzie prowadzę zajęcia. Na przykład jutro każe wejść koleżanki czy kolegi na salę. Oczywiście jest tak nauczone, że czy wchodzi Kasia, czy Aga, czy Olga, czy Marcin, czy Ernest. Hasło wstępu, tak? Hasło wstępu, hasło pożegnania, pożegnania. Legia to jest potęga i tak musi być. No. Okej, okay, a walka właśnie tego Fonfary przy Łazienkowskiej i ewentualnie wtedy wyjątkowo w narożniku z tobą na stulecie na Łazienkowskiej jest możliwa? Myślę, że nie. Nie. Walka Fonfary myślę, że jest na pewno możliwa na stulecie tutaj na stadionie Legii, byłoby to piękna rzecz. Mm-hmm. Ale dlaczego ja? Jako największa ikona bokserskiej Legii. Nie. Mówię wyjątkowo. Zaraz. Nie. Kolego, trochę cię poniosło z tą ikoną. Tu aha, w Legii jest historii, tak? Nie. Tu w Legii jest tyle ikon w boksie, że tu są mistrzowie olimpijscy, wicemistrzowie olimpijscy. Tak, no ale jak się mówi bokserska Legia, to się słyszy Kosedowski. Bo chodzę na te mecze. Mhm. Bo chodzę, bo nie kryję, bo gdziekolwiek tam czasami gdzieś jestem, czy w studio TVP1, gdzie Andrzej boksował, zostałem zaproszony, to też aha, pokazałem znak Legii i tak dalej, to może tylko i dlatego. Ale tak, do tej ikony to proszę tutaj kolegę poniosło chyba. Trochę. Ikony tu z Wiszą, proszę. Henryk Niedźwiecki żyjący, Józef Grudzień, Jan Szczepański, niedawno zmarł Wiesław Rutkowski, to jest wielka ikona boksu, na pewno Legii Warszawa, wicemistrz olimpijski, mistrz Europy, więc tutaj dwukrotny medalista olimpijski Janusz Gortat, dwukrotny medalista Kazimierz Szczerba, to tak z tymi ikonami, z tym ikoną trochę kolega mnie poniósł. Tak. No dobra, niech będę, ja tak ikonką to mogę wiedzieć. Okej, okay. A w Muzeum Legii w takim razie liczyłeś, ile dałeś różnych swoich trofeów, czy też pamiątek?
Dałem, tak, jest. Moja tam taka gablota jest. Tak. Z bokserskiej jest chyba najwięcej. Nie. Tu nie chodzi o najwięcej, bo... Skromność to co? Nie, to nie skromność, bo... Mistrzem Polski indywidualnie byłem 4 razy. Mhm. Drużynowo 6. Płaca przenosi 4 szarfy. Każda z nim roku wystarczy jedna, prawda? Przyniosłem jedną. Jedną dam na licytację, gdzie wiem, że przyjaciel zbiera tam na jakiś dom dziecka, gdzieś tam za fajne jakieś pieniążki poszły. Drugą też dam na taką licytację w prezencie, komuś też dałem. Także jedna mam dla siebie w domu, jedna jest tu, po co 4 mają wyjść, leżeć jak gdzieś tam mogę się... Jasne, komuś się może przydać. Teraz muszę spytać o tą Legię i tą miłość do Legii, bo tak się śmiesznie ułożyło, że na Gocławiu obok mieszkania, dosłownie obok wyjściu z mieszkania, z tego co się dowiedziałem, jest mural bokserskiej Legii. Najfajniejsze jest to, że nie wiedząc o tym, schodzę na dół, moja żona wiedziała i mój syn to wiedzieli. Ale nie powiedzieli mi nic, że coś takiego będzie. A po czasie się dowiedziałem, że, przepraszam, że tu tak rozmawiam, ale szukam właśnie tego, chciałbym pokazać, bo nie ukrywam, że byłem mega szczęśliwy, jak to zobaczyłem, moja Legia kochana, jeszcze do tego boks, to tak sobie, a sąsiad mówi, ładnie pan to namalował. A ja jeszcze nie wiedziałem o tym. Aha. Schodzę, ale nie idąc specjalnie tam, mówi, ja mówię, jak zwykle, dzień dobry, sąsiedzi, rączki sobie podaliśmy, tam jakieś tam rozmowy. Ale o co to wychodzi? I mówi tak, nieźle pan to namalował. A ja mówię, panie sąsiedzie, namalowałem, ale co? Chyba sobie jajka, pisanki, jak to sobie się tam wesoło, prawda, mówi, prawda? Mówi, no tu na ścianie. Ja mówię, co na ścianie? No tu na ścianie. To. A ja mówię, a to, ale to nie ja. Nie wiedząc... O co chodzi? Jest ładne? Nie, jest piękne. Wszystko, co jest z Legią, jest piękne. Prawda? I właśnie chodziło sąsiadowi o to. Ja mówię, panie sąsiedzie, ale nie wiem o co. Wracam i on wraca. On z pieckiem, a ja chyba byłem coś pić, kupić coś takiego. Ja mówię, panie sąsiedzie, proszę mi wierzyć. Nie wiedziałem, że to... Wiedziałem, że coś takiego, bo gdzieś tam po cichu gdzieś to słyszałem. Ale nie ja to zrobiłem, zrobili to ludzie, koledzy, którzy musieli 5 zgód na to otrzymać. To nie ma tak, że przyjdą sobie, no narysują i tak dalej, bo to będzie, bo to coś i tak dalej. Dostali zgody, nikt na to nie ten. I to jest fajne, to jest tak, to jest 10 metrów od mojego bloku. Okej, okay, ja jeszcze jest, bo przewertowałem te rewiry gocławskie, powiedzmy, i tam jest jeszcze Wawrzyniak, z Warzywniak. Powiedziałem Wawrzyniak, tak? Mirek Wawrzyniak boksował w Legii, też. Wawrzyniak jest, gdzie jest wielka flaga Legii, z tego co wiem. Jest, u Bartka. Tak. Ciebie powieszona, czy nie? To jest któregoś dnia, Bartek to wywiesza i to jest w ogóle, tam jest dużo gadżetów Legii Warszawa w tym naszym Wawrzyniaku, takim ulubionym naszego Bartka. Jest to też kibic Legii Warszawa. I któregoś dnia Legia gra, a ja mówię, zaraz, kolego, a gdzie tu? Już, pan Krzysztof już się wiesza i do dzisiaj ta flaga wisi tam absolutnie, to jest takie też, wszyscy wiedzą w ogóle, Gocław jest związany cały czas z Legią, bo jest i sklep z ciuchami i co kawałek gdzieś tam na murze jest napisane na górze też Legia, to jest potęga i nie tylko, po drugiej stronie przy komendzie też jest duży mural taki fajny. Przy komendzie, jakby tak pod złości troszeczkę Gocław i w opasce legioniści są. Jest fajnie, no jest tak. Legia, cały Gocław jest samą Legią. Muszę popytać teraz o to, co najważniejsze tu, gdzie jesteśmy, o Legia Fight Club, no bo kogo jak nie ciebie. Jak to mniej więcej wygląda wszystko, bo ja nie wiem, pewnie wiele osób, które oglądają, nie wie. Ja też nie wiem. Ja też nie wiem, nie, absolutnie. Tylko codziennie tu jestem od rana do wieczora. A ja też, 3 razy w tygodniu, środy, piątki. I musimy sobie tak zrobić. I najprawdopodobniej to już w tym miesiącu ruszy, czyli mówimy w najbliższym nadchodzącym kwietniu. Tak, chcielibyśmy tutaj, żeby taka prawdziwa sekcja Legia Fight Club też, mamy tam na Fortach Bema, ale mówimy tutaj, prawda, żeby tutaj taka akademia boksu powstała i robimy wszystko z tym, że to też jest taka, bo tu jest taki moment, że najlepiej te dzieciaki przygarnąć na salę gdzieś godzina 16, 17, 18, ale w tym czasie są też inne grupy. I troszeczkę nam tak ciężko to jest poukładać, ale myślę, że jest to wszystko do dogadania i gdzieś ta 16 godzina będzie taka realna, żeby ta nasza akademia tutaj ruszyła, z, jak to się mówi, z kopyta od gdzieś tam od połowy kwietnia.
tutaj się chyba zdeklarował, albo jakby tak sam takim pomysłodawcą tego wszystkiego będzie, albo jest Piotr Kroczewski, który też stanowi u nas na Fortnite, ma fajną taką grupę też, która się zajmuje chłopakami tak, początkującymi na fortach. I najprawdopodobniej będzie też tak, że on tutaj też będzie prowadził tą taką akademię tutaj naszego boksu. Okej, okay, ale tutaj przychodzę... Dla dzieciaków. A o 18 godzinie ja pracuję. Prowadzę zajęcia z zawodnikami. Kto chce, przychodzi. Jak ktoś z ulicy przyjdzie, to rozumiem, byleby miał dres i już, tak? Jeśli się naczuje na tyle, jeśli gdziekolwiek tam jakiegoś tego boksu sportu warki liznę, to tak. No właśnie, a jeśli nie? No to jest godzina 19.30 dla tak zwanych początkujących, gdzie prowadzi Paweł Michalik i równe 90 minut prowadzi zajęcia z takimi chłopakami. Natomiast muszę powiedzieć, że te chłopaki o 19.30 to już nie jest taka początkująca, to się tylko tak nazywa, bo to tak się ułożyło, prawda? A zaawansowana i początkująca, ale momentami jest tak, że między tą moją grupą, czy Bogdana grupą w poniedziałki, wtorki i czwartki, godzina 18, i moją, a tą grupą początkującą, to nie ma już takiej różnicy, bo te chłopaki chodzą już regularnie, te dziewczyny też, to tam to wiadomo, że tak, absolutnie. To nie jest tak, że się mówi początkujące, to nic nie umie. To, co robili powiedzmy miesiąc, pół roku temu i rok, bo tutaj już ponad rok to trwa, to jest ogromny postęp. Jest ogromny postęp. Okej, okay, a teraz na stulecie, chociażby właśnie od kwietnia jest plan na jakąś szerszą akcję, żeby jak najwięcej osób tu przyciągnąć, żeby naprawdę rozruszać ten klub, tak już na maksa? Myślę, że to chcemy robić na pewno, tylko cały czas nam nie chodzi o ilość, tylko o jakość. Mhm. Nie chodzi nam o ilość, prawda? Ale z większej ilości łatwiej. No to jest wyłapać, tak, tylko musimy pamiętać o jednym, że tutaj od godziny 16 na tą salę nie ma gdzie palca wcisnąć. Mhm. Tu jest momentami, jak ja tu prowadzę godzina 18 zajęcia, to nie przesadzę, jak jest na całej sali naszej z 80-90 osób. Tyle ludzi trenuje, tak potrafi. I dajemy to jako ślady, ogarniamy to. To dziękuję bardzo, zaszczyt. To była przyjemność, no jak zawsze mnie bajerujesz. No. No, zawsze. Od wejścia do końca, no, nie? Zawsze, ja tu czuję taki cwaniak, zawsze. Człowieku, to. Nie ma cwaniaka, dziękuję bardzo. Strzałka, się masz. Tak, bramkarz Jacek Kaźmierski, obrona Adam Topolski, Paweł Janas, Jacek Zieliński i Dariusz Wdowczyk. Pomoc Leszek Pisz, Kazimierz Dejna, Lucjan Brychczy, Janusz Baran, w napadzie Dariusz Dziekanowski i Mirosław Okoński.